Sałatka z młodych ziemniaków, których smak podkreśla dosyć ostry winegret, pasuje do dań z mięsa i ryb. Doskonale spisze się też jako dodatek do dań z grilla. Przygotowanie jest banalnie proste i szybkie. Wypróbujcie ten przepis, a po inne zapraszam na mojego bloga TalerzPokus.tv. Młode ziemniaki dokładnie myję. Można je też po prostu obrać. I gotuję je do miękkości w osolonej wodzie. Kiedy ugotowane ziemniaki przystygną, kroję je w dużą kostkę i przekładam do miski. Teraz przygotowuję sos. Do miseczki wlewam oliwę, ocet winny, dodaję sól i pieprz, musztardę i mieszam składniki. Na koniec wciskam jeszcze czosnek i ponownie mieszam. Szczypior dymki lub szczypiorek drobno szatkuję. Do ziemniaków wlewam sos i delikatnie je mieszam. Teraz dodaję posiekany szczypior i ponownie delikatnie mieszam składniki sałatki. Przed podaniem sałatkę chłodzę w lodówce. Jest pyszna. Koniecznie wypróbujcie, a po inne przepisy zaglądajcie na TalerzPokus.tv.